jeden kierunek ruchu na plac defilad. Na wielki wiec z nowym kierownictwem partii. Na spotkanie z towarzyszem Gomułką. Idzie żerań. Idą robotnicy fabryki, która w te dni stała się symbolem. A oto inny symbol. Symbol wszystkich sił wstecznych. Pogrzeb Natolina. Nikt po nim nie płacze. Na trasie pochodu spontaniczne manifestacje. Z szeregami robotników łączą się i idą ramię w ramię żołnierze i oficerowie Wojska Polskiego. Plac przed Pałacem Kultury to największy plac defilad w Europie. Wydawało się, że nie ma takiej manifestacji, która byłaby go w stanie zapełnić. A oto teraz, godzina po godzinie gęstnieją tłumy. Takiego wiecu nie było jak Warszawa Warszawą. Godzina trzecia po południu. Ku trybunie honorowej idą członkowie nowego kierownictwa partii. Idzie pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego partii, towarzysz Wiesław. Pękają wszystkie kordony. Tłum ciasno oblega trybunę. Rozlega się nagle pieśń, której się na wiecach nigdy nie śpiewało. Towarzysz Staszewski, pierwszy sekretarz Komitetu Warszawskiego, otwiera wiec. Zabranie głosu! Towarzysze, obywatele, ludu pracujący stolicy, witam was w imieniu Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, który na swoim ostatnim plenarnym posiedzeniu oddał ster partii w ręce nowego kierownictwa. W ciągu ubiegłych lat nagromadziło się w życiu Polski wiele zła, wiele nieprawości i bolesnych rozczarowań. Idee socjalizmu, przeniknięte duchem wolności człowieka i poszanowania praw obywatela, w praktyce ulegały głębokim wypaczeniom. Słowa nie znajdowały pokryć w rzeczywistości. Niepodległe narody i suwerenne. Towarzysz Wiesław mówi o braskim i niewzruszonym sojuszu między niepodległymi, suwerennymi państwami budującymi socjalizm. Zakupem takiego sojuszu wszystkich państw socjalistycznych jest Związek Radziecki, najstarszy na świecie kraj budownictwa socjalizmu i najpotężniejsze państwo socjalistyczne. Tak widzimy, towarzysze i obywatele, nasze miejsce w światowym obozie socjalizmu i tak pojmujemy nasze bratnie, przyjacielskie stosunki ze Związkiem Radzieckim. Wierzymy głęboko, że oparta na takich leninowskich zasadach przyjaźń między Polską a Związkiem Radzieckim będzie przyjaźnią prawdziwie braterską, wywodzącą się z serca narodu, a nie tylko z oficjalnej polityki partii i rządu. Towarzysz Gomułka stwierdza dalej, że zasady te rozumie dziś i podziela zarówno nasza partia, jak i komunistyczna partia Związku Radzieckiego. Na fali olbrzymiej
aktywności politycznej mas, którą wyzwoliło ósme plenum, tu i ówdzie dochodzą do głosu siły wrogie socjalizmowi, wrogie sojuszowi polsko-radzieckiemu, wrogie władzy ludowej, siły, które chcą wykrzywić, zahamować i cofnąć socjalistyczną demokratyzację. Towarzysze, nie pozwalajcie reakcyjnym podżegaczom i różnym chuliganom stawać w poprzek naszej drogi. Wara im od czystego nurtu walki socjalistycznych i patriotycznych sił narodu. Bądźcie precz prowokatorów i reakcyjnych krzykaczy. Władze państwowe ani na chwilę nie będą tolerować jakiejkolwiek akcji wymierzonej w polską rację stanu i przeciwko naszemu ustrojowi państwowemu. Towarzysze, obywatele, czas nagli. Partia musi przystąpić do rozwiązywania codziennych, trudnych spraw naszej gospodarki i życia państwowego. Czym dzisiaj możecie pomóc kierownictwu partii i rządowi? Przede wszystkim tym, że każdy stanie przy swoim warsztacie, na swoim posterunku i wzmożoną pracą czy nauką wykaże swą wierność i oddanie naszej sprawy. Dzisiaj zwracamy się do ludu pracującego Warszawy i do całego kraju z wezwaniem: dość wiecowania, dość manifestacji. Czas przejść do codziennej pracy ożywionej wiarą i świadomością, że partia zespolona z klasą robotniczą i narodem poprowadzi Polskę po nowej drodze do socjalizmu. Niech żyje nierozerwalna więź partii z klasą robotniczą i całym ludem pracującym. Niech żyje socjalizm. Niech żyje Polska Ludowa!